Nazywam się Radek Kępa i 17 lat bawię się tymi danymi na różnych poziomach, w różnych rolach. Miałem nawet przyjemność pracować 8 lat w Microsoftie i być konsultantem, takim ekspertem od danych w dziale konsultingu. Jakieś 11 certyfikatów też zrobiłem. MCS to jest chyba ten najwyższy. Już nie nadążam. Nie wiem, czy ktoś nadąża nad certyfikacją Microsoftu. Tam szybciej te certyfikaty się deaktualizują, niż wchodzą nowe. Lubię dane i lubię się tą wiedzą dzielić. W chwili obecnej współprowadzę ElitMind, firmę, która też lubi dane i lubi tymi danymi się bawić. I my komercjalizujemy to, robiąc te projekty dla naszych klientów. Robimy to od 3 lat w bardzo szerokim zakresie danych, od zarządzania tymi danymi poprzez zaawansowaną analitykę, cokolwiek pod tym hasłem byśmy nie schowali. To się bardzo zmienia w zależności od roku fiskalnego Microsoftu. Robimy te rozwiązania w obszarze finansów i controlling, to jest nasz fajny konik, sprzedaży i marketingu oraz na przykład procesach produkcyjnych i analizy tych procesów. 16 osób z naszego zespołu jest dzisiaj na tej konferencji, zapraszam na kawę. Słuchajcie, ma być jakiś dowód, musi być pewnie jakaś teza. No ten koleś mówi, że Power BI jest już nowoczesnym narzędziem, trochę czasu minęło, jest już on gotowy dla średniej i dużej firmy, no ale jest to zawsze ale, tak? Dla dużych firm enterprise'owych, gdzie oni by chcieli dużo, ale niekoniecznie mogą, bo ten IT troszeczkę nie pozwala im tak za bardzo grzebać. Jest masa ograniczeń compliance'owych, security. Ja widzę w wersji Power BI-owej, on-premise'owej, bo tam jest łatwiej, bardzo duży niedosyt funkcjonalny, tak? O ile ta aplikacja rozwija się bardzo wolno, bo co cztery miesiące wchodzi, miał być chyba co 3 miesiące nowy release, to jest to chyba trochę zbieżne moim zdaniem z takim podejściem takich banków, takich instytucji ubezpieczeniowych, dużych korpów, że tam się tak szybko nie zadzieje, jak co miesiąc sobie Microsoft planuje ten nowy release, nowe funkcjonalności. Oni tego nie są w stanie zaakceptować, trafić. Procesy decyzyjne, budowa tej architektury, ona czasami trwa tak wolno, że ten Microsoft chyba wiedział, co robić i co 4 miesiące postanowił ładować nowe funkcjonalności. O tym jeszcze powiem. Jeżeli chodzi o Power BI Service dużej organizacji, widzę drugą stronę. To znaczy, to powiększa, ten zasób funkcjonalny powiększa się tak szybko, co miesiąc, że nie nadążamy czytać artykułów Microsoftu, co tam się pojawiło. Nie mówię już o testowaniu, proponowaniu biznesowi, edukacji tego biznesu, żeby oni później powiedzieli, hej, to może wykorzystajmy to. Jest tak jakby po środku, moim zdaniem, tak? Niestety Power BI to jest kasa, czas to kasa, kasa to czas. No jeżeli nie będzie standardów wytwórczych, które no będą w jakiś sposób promowane przez Microsoft, rynek sobie z tym poradzi, tak? Rynek znajdzie, woda znajdzie ujście i takie narzędzia powstaną, to Power BI nie będzie zachęcał jakiekolwiek, żeby wdrażać go w dużych organizacjach. Duże organizacje, mówię, 10 tysięcy plus użytkowników, na przykład takie, tak? I te standardy będą musiały być wytworzone. Nie mówię tutaj o DevOpsach, które są prawą ręką przez lewe ramię, w chwili obecnej jeszcze zapinane, ale jakichś standardach wytwórczych. Gdzie znaleźć ten właściwe pozycjonowanie Power BI? Czy to jest dla małej firmy, która tam kupi 5 licencji i zaczyna się bawić i widzi, wow, w końcu mamy coś lepszego niż Excel? Self-service nie jest rozwiązaniem. Nieważne, jak vendorzy by mówili, self-service nie jest rozwiązaniem, moim zdaniem, w większości problemów. Wszyscy, którzy mieli do czynienia z self-serwisem, chyba doszli do wniosku, że potrzebny jest jakiś środek. Trochę sterowania centralnego, trochę sterowania takiego oddolnego od biznesu, który w końcu musi pogodzić się z tym IT, muszą usiąść, zbudować jakąś ala agile'ową organizację i ten product owner z tym działem deweloperskim musi tam w końcu się dogadać, co on chce, a nie to, co dział IT chce. I tak to moim zdaniem wygląda. Musiałem poczynić pewne założenia, bo jest to bardzo subiektywna sesja. Możecie z tym decydować,
możecie z tym dyskutować, możecie się nie zgodzić. Jak się nie zgodzicie, to super, no to znaczy, że coś tam w głowie zostało, albo macie inne doświadczenia. Zakładam, że macie jakieś doświadczenia w Power BI-u, ale no, trochę wody w Wiśle upłynęło, nie wiem, jaka rzeka przez Redmond przepływa i no, Power BI jest już znany. Każdy klient, każdy dostawca jest inny. Elite Mind, na bazie którego doświadczenia zbudowałem też tą sesję, rozmawiając z chłopakami, z dziewczynami, zbierając ankiety, rozmawiając z klientami, patrząc na ostatnie nasze wdrożenia. Każdy klient jest inny, każdy ma swoje doświadczenia, podwaliny IT, priorytety, szybkość biznesu i tak dalej. Z tym się nie dyskutuje. To tak z gustami, tak po prostu jest. Postanowiłem skupić się na tym enterprise'ie i firmie średniej, bo tam najwięcej widać tych problemów, które ja widzę. Nie będę mówił o feature'ach, bo w sesjach feature'owych na pewno, sesji feature'owych było bardzo dużo i to nie o to chodzi, żeby porównywać jedno rozwiązanie do drugiego rozwiązania. I skupię się na takiej architekturze, która w enterprise'ie jest moim zdaniem to preferowano, czyli jednak jest ten report server, że nie mamy możliwości wyjścia na świat, bo boimy się różnych rzeczy. Jest ten model tabularyczny gdzieś w chmurze, fajnie by było w on-premise i modelujemy na tym serwerze, który jest skalowalny. Raczej ten Power BI daje nam wizualizację, fajną wizualizację tych raportów, tak? O kawie już wspominałem. No mam w tym swój jakiś cel, tak? Jednak chcę zachęcić do tego Power BI-a, bo uważam, że jest to super usługa i szczerze moim zdaniem nie ma lepszej i potwierdzają to klienci, z którymi się spotykamy i konkurujemy z Klikiem, konkurujemy z Tableau i w większości przypadków udaje się, generalnie mówiąc, patrząc na doświadczenia też innych zaprzyjaźnionych firm, jednak wygrać tą batalię. Gartner to potwierdza, nie wiem, czy Gartner to potwierdza, czy wszyscy patrzą na Gartnera, dlatego ta batalia jest wygrana na ten prawy górny róg. Nie wiem, jak działa ta zależność, nie pracowałem z Gartnerem, nie wiem, kto komu wyznacza cele. Chciałem pokazać też tą dodatkową perspektywę, o której już wspomniałem, ale też podkreślić inne niż technologiczne aspekty tego perbia. Aha, wspomniałem już, że na trochę fejmu nie zaszkodzi, tak? Chciałem wystąpić na SQL Day'u, tak. Słuchajcie, przechodząc przez taki ciąg, architektura, bezpieczeństwo, funkcjonalność czy elastyczność, stwierdziłem, że powiem o wydajności. No jeżeli mówimy o problemach, wyzwaniach, to mówimy o wydajności. Dlaczego wydajności? No bo chodzi, kurczę, o kasę, tak? Chodzi o kasę. Wiem, że dżentelmeni nie mówią o kasie, szczególnie gdy na sali jest dużo kobiet, ale no, jak nie doskalujemy tego środowiska dobrze albo wyjdzie nam za dużo, no to nasz biznes powie, o kurczę, 2 miliony na licencję, trochę dużo, tak? To my na tych Excelach zostaniemy albo na tym reporting services. I moim zdaniem testy wydajnościowe, w ogóle skalowanie, podejście do skalowania i do wydajności to jest podstawa. Jeżeli nie da się jej na początku zrobić, to później trzeba to zrobić, żeby duże środowisko, mówię tutaj o kilku tysiącach użytkowników, czy 100 tysiącach użytkowników, żeby to miało szansę chodzić. Jest tak dużo różnych miejsc, gdzie ta wydajność może siąść, począwszy od serwera raportowego poprzez źródła danych, że lepiej jest dmuchać na zimne. W dużych organizacjach, gdy zaczynamy budowę projektu, powstaje taka inicjatywa, no muszą pojawić się jakieś kwoty. Musi być to zabudżetowane. Bardzo często jest to po prostu pośliniony palec, no bo niekoniecznie są sposoby na bardzo precyzyjne tego zrobienia. On-premise nie wybacza tak jak chmura. Jeżeli chcemy zwiększyć moc tego środowiska, które doszacowaliśmy, no walczymy z IT o kolejne procesory, przychodzi Microsoft, mówi, no to kolejne setki tysięcy złotych dolarów, no to nie ma tego w budżecie, więc kombinujemy. Abstrahuję od tego, że w większości przypadków problem z wydajnością spowodowany jest tym, jak zaimplementowaliśmy to, więc nie dorzucamy tych wagonów kasy i licencji, tylko najpierw sprawdzamy, co się dzieje. W dużych organizacjach, które zbudowane są w środowiskach wirtualnych, niestety funkcjonuje tak zwana standaryzacja. Bardzo ciężko jest je przekonać, że Tabular Model czy Power BI może potrzebować czegoś innego niż
standardowy, najtańszy serwer HP, na którym rozkładamy w wielkich klastrach VMware, czegokolwiek, to obciążenie, że tabular model na przykład chciałby widzieć, chciałby być uruchomione na bardzo szybkich procesorach. No i tutaj pojawiają się już problemy w dużych organizacjach, bo to musi być wydzielony klaster, on będzie droższy, bo nie zapchamy go innym obciążeniem, a jeszcze wy mówicie, że tam 300 GB RAMu ma być, przecież my w ogóle takich serwerów nie mamy. Pojawiają się pieniądze, dowody, dlaczego jest to potrzebne, dlaczego nie jest to potrzebne. Koniec końców i tak to na początku ląduje na tych wszystkich serwerach, które te wszystkie IIS-y tam pod spodem hostują, po to, żeby było elastycznie. Rolą IT, czy jest monitorowanie, rolą projektu jest udowodnienie, że na przykład IT nie miało racji i będzie potrzebna nam ta moc, ale to jest ok, bo jeżeli to środowisko wirtualne, to dojdziemy do tego momentu i mam nadzieję, że IT będzie przygotowane, żeby ten serwer przełączyć jednak na coś mocniejszego. I co jest bardzo ważne, idąc Power BI Report Server, mówimy tutaj o licencjach Enterprise, wzbogaconych o Software Assurance, czyli to są te najwyższe poziomy licencyjne Microsoftu, gdzie koszt infrastruktury to jest rząd wielkości mniej niż licencja, tak? To jest mniej niż 10%, więc potrzebne jest to skalowanie, żeby ten budżet projektu był po prostu ogarnialny. Nie wspomnę tutaj o wydajności przeglądarek, które potrafią, to też mam doświadczenia w projektach, nie jednym, które potrafią całkowicie zachwiać to, co sobie wykalkulujemy, ile tych raportów powinno być uruchomionych. Internet Explorer, jakkolwiek by nie był promowany, nie jest chyba najlepszy. Może teraz Edge jest, ale w wielu organizacjach dużych, gdzie proces release'ów nowych wersji systemów operacyjnych jest powolny, Internet Explorer może być poważnym problemem, jeżeli chodzi o wydajność. Nikt nie będzie nam patrzył na wykresy wykorzystania CPU, użytkownicy będą patrzyli, czy ten raport działa, odświeża się, tak? No i tutaj konkurencja Safari troszeczkę lepiej, ale Chrome radzi sobie o wiele lepiej z uruchomieniem tego JavaScriptu, tak, pod spodem jest, z tego co pamiętam, Angular. Nie pomijajmy także źródeł danych jak analysis services, bo źle zbudowane zapytania potrafią całą tą koncepcję zburzyć. Jak planować tą pojemność, żeby nie było tych problemów z kasą, bo to jest strasznie drogie. Podejście jest kilka. Na czuja najczęściej spotykane. IT mówi, weź mi oszacuj. Poprzednie miało tyle procesorów, Microsoft pisze tutaj, ale nasz scenariusz się w niczym nie mieści, więc tyle. Okej, okay. Jakąś trafność ekspercką mamy. Na stronach Microsoftu znajdziecie kalkulator, który tyczy się Power BI Premium, gdzie w prosty sposób możecie wpisać obciążenie, ilość raportów, ilość użytkowników, ustawić suwak, czy tych raportów mocniej grubszych ma być więcej. Daje to też jakieś przybliżenie, ale to jeszcze nie jest to. Nie wiem, czy mieliście doświadczenie, ale od dawna, bardzo dawna Microsoft w swoim Visual Studio, on ewaluował, prowadził taki projekt Workload Test, Performance Test, różnie to się nazywało. Jest to projekt Visual Studio, który pozwala zasymulować jakąkolwiek ilość wirtualnych użytkowników na jakiejkolwiek ilości serweru z pewnymi specyfikacjami tego obciążenia i to działa. To funkcjonuje już od lat i Power BI możemy zasymulować w takim projekcie. Na GitHubie pojawił się jakiś czas temu praktycznie kompleksowy projekt, to będę chciał wam pokazać, kompleksowy projekt, jak takie testy wydajnościowe czy skalowania przeprowadzić. Jest to moim zdaniem świetne narzędzie, za sekundkę to zaprezentuję. Jako architekturę zazwyczaj powinniśmy rozpatrywać, tak? Mamy jeden lub kilka serwerów reports serwerowych, scale-out deployment, jest ich jeden lub więcej i głównie nad tym będziemy się, to będziemy testować, tak? Pamiętacie, że jest to report server, który jest klonem reporting services, więc bazy meta obiektów tymczasowe tam także funkcjonują. No mamy oczywiście te nasze źródła, analysis services, o tym też musimy pamiętać. To jest wycinek wyników takiego testu zaprezentowany na stronie autorów
tego projektu na GitHubie. I co on mi, co, jedna bardzo ważna rzecz, którą zauważyłem, tak? Te testy są podzielone na dwa scenariusze, 16 korów, 64 giga RAM, 8 korów, 32 giga RAM. Jeden scenariusz przewiduje, że Power BI-owe obciążenie jest 60%, większe, drugi scenariusz przewiduje, że stronicowane raporty, takie klasyczne reporting serwisowe, są częściej używane, co od razu zauważyłem. Jeżeli chcecie skalować środowiska oparte o Power BI i tam de facto Power BI jest korem tego obciążenia, to nie opłaca wam się skalować tą warstwę, dodając nowe serwery, tak? To jest oczywiście specyficzny przypadek, musielibyśmy to przetestować, czy dzieje się tak w rzeczywistości, ale widzicie, że 1000 użytkowników przy 8 korach i przy dwa razy tyle, czyli dwa razy większy koszt licencyjny, 1 do 10 przeliczenie licencji na koszt infrastruktury, powoduje, że 3 razy więcej użytkowników za dwa razy większą kasę dla Microsoftu jesteśmy w stanie zeskalować, tak? Mówię o obciążeniu Power BI-owym. Inaczej w obciążeniu odwrotnym. Strony, klasyczne stronicowane raporty, 2000 użytkowników na 8 korach i 3200 tylko na 16, tak? W tym środowisku, przy takim podejściu warto dodawać tutaj w Network Load Balancingu kolejne serwery. No to jest teoria, to jest scenariusz, który przetestowali autorzy tego środowiska. Jak w ogóle zabrać się do tego? Czyli ja bardzo lubię testy wydajnościowe, zawsze to był mój konik, muszę tego, co się znalazło także na tej prezentacji. Instalujecie Visual Studio, instalujecie, wyklikujecie customowy komponent Web Performance and Loadout Testing Tools. I architektura tego środowiska testowego jest bardzo prosta. To znaczy, macie serwer, który nazywany jest kontrolerem, i on steruje de facto całym obciążeniem. Na nie uruchamiane są projekty do testów wydajnościowych. On zbiera wszystkie informacje z serwerów agentów, czyli tych, które wyrzucają z siebie ten wirtualny ruch. Zbiera informacje o licznikach SQL-owych, o licznikach w ogóle performance'owych, Microsoft Windows'owych, zbiera informacje o SQL Trace'ie, więc możecie sobie podsłuchać, zobaczyć, jak długo te wasze zapytania trwały. Posiada on konsolę, bardzo fajną konsolę graficzną, żeby obserwować i wyciągać wnioski z tych testów i wyrzucać te raporty do, na przykład do optymalizacji. I to jest core de facto takiej infrastruktury. To wszystko wymaga licencji Visual Studio. Czytajcie MSDN na tylu użytkowników, ilu użytkowników jest zaangażowanych w to. I to jest tanie rozwiązanie, ale bardzo, bardzo cenne, pozwalające wam zasymulować ruch kilku tysięcy użytkowników. Oczywiście nie będzie to idealny ruch. I tak mniej więcej może to wyglądać. Ja przełączę się na moją sesję. Do mojej konsoli na Azurze, gdzie ten projekt nam uruchomiony. Projekt jest do ściągnięcia z GitHuba. Dostajecie kompleksowy projekt z wieloma klasami i metodami opisanymi. To jest projekt Visual Studio, więc jest tam kodowanie. To nie jest test do wyklikania, nie łudźmy się, ale nawet podstawowa wiedza dotnetowa, trochę artykułów jest w stanie pozwolić wam skonfigurować takie testy. Co jest bardzo ważne w tym projekcie jako takim, jest on bardzo kompleksowo przygotowany, czyli jesteście w stanie zasymulować każdy ruch reporting serwisowy, to znaczy klasyczne reporting serwisowe raporty z uruchamianiem tych raportów, z parametryzacją, z naciskaniem przycisku refresh, z rozwijaniem tych plusików do drillowania, cokolwiek, co jest wysyłane poprzez waszego klienta, poprzez stronę internetową w formie zapytań do web serwisu. Tak. To jest bardzo fajne. To narzędzie zawiera, samo Visual Studio moduł performance'owy zawiera, tak, on się chyba recorder nazywa, czyli narzędzie, które po uruchomieniu, po wyklikaniu ruchu, czy zasymulowaniu jakiegoś scenariusza, jest w stanie przechwycić to, co dzieje się do serwera, tak?
po pewnej obróbce, na przykład związanej z anonimizacją, z losowym podstawieniem parametrów do tych raportów, z losowym wybraniem dat, z ograniczeniem pewnych scenariuszy, jesteście w stanie stworzyć całkiem fajne scenariusze oparte o klasyczne raporty, raporty power pivotowe, na przykład poprzez symulując odświeżanie tego power pivota, Power BI, odświeżanie Power BI, upload raportów, oczywiście klikanie w każdym możliwym scenariuszu, jaki sobie wyobrazicie. Co więcej, jesteście w stanie to samo robić na raportach Excel Online, które są częścią reporting serwisu, i zasymulować takie scenariusze, jak na przykład podział konkretnego raportu w skali, w przeciągu czasu w tym scenariuszu. Ograniczenia sieciowe, czyli na przykład symulujecie ruch przy takim ograniczeniu sieciowym, na przykład w jakiejś lokalizacji poprzez łącze z 3 megabajtami przepustowości. Autorzy nawet stworzyli, ja tego nie testowałem i szczerze nie wiem, czy to będzie działało, scenariusz do symulowania konkretnej przeglądarki. Patrząc na moje doświadczenia, jest to ciężkie do przewidzenia, do zasymulowania, bo te przeglądarki po prostu strasznie się różnią i jest milion rzeczy, które mogą wpłynąć na tą percepcję tych użytkowników. Konfiguracja tego projektu teoretycznie jest prosta, ale warto poczytać kilka artykułów, bo zdarzają się DLL-ki, referencje w tym projekcie, które nie są na waszym serwerze i trzeba je uruchomić. Konfiguracja jest banalnie prosta, znaczy ustalacie dla źródeł, na przykład reporting serwisowych, konfigurujecie bazy danych i connection stringi, do których ten projekt ma się łączyć. Jest to pierwszy krok. Drugi krok to jest ustawienie adresów waszych serwerów. Jeżeli macie konfigurację zeskalowaną, oczywiście dajecie adres waszego report serwera widzianego po prostu z perspektywy użytkownika, czyli za tą warstwą network load balancingu. To samo robicie dla Power BI i report serwera, podajecie kredensiale, czyli jakie kredensiale mają być symulowane. Jeżeli chcecie wykorzystać losowych użytkowników w Active Directory, to już trzeba sobie oprogramować już w add-inach, w customowej konfiguracji do projektu, ale jesteście w stanie skonfigurować pulę użytkowników, która będzie losowo używana do uruchomienia tego ruchu, czyli de facto ten projekt, ten kontroler będzie wysyłał te kredensiale z całym zestawem parametrów do waszych serwerów agentów, które będą ten ruch symulowały w różnych naprawdę scenariuszach. Ja odpalę taki prosty projekcik. On wygląda skomplikowanie, ale uwierzcie mi, to jest na przykład sekcja, gdzie konfigurujemy udział procentowy danego konkretnego raportu w całym ruchu. Jesteśmy w stanie to zapętlać, zwielokrotniać, dodawać think time'y, czyli nazwijmy to czas do myślenia użytkownika, że on nie non-stop klika, tylko jednak myśli. Przydałoby się tak, żeby tak było. To jest projekt Visual Studio, więc możliwości są nieograniczone. Jesteście w stanie oprogramować wszystko poprzez po prostu dodając klasę i metody do tego projektu. Ja sobie uruchomię ten projekt i zobaczymy, jak to wygląda z konsoli. On się zbuildował, skompilował i zaczyna się okres rozgrzewania, więc skonfigurowałem mu, żeby najpierw rozgrzał ten serwer, a później będzie go obciążał. To jest wynik poprzedniego testu, który robiłem, przygotowując się do tej sesji. Tutaj projekt mi się rozgrzewa i za sekundkę będzie generował ten ruch. Co tutaj widzicie? Widzicie, że jesteście w stanie ustawić całą masę kanterów performance'owych dla każdego z serwerów, które biorą udział w tej całej roli, więc dla agenta, żeby zobaczyć, czy nie zabijamy agenta, przez to wpływ na to obciążenie zmniejsza możliwość dystrybucji tych wszystkich zapytań. Oczywiście analizujemy serwery naszego środowiska testowego, czyli jak one żyją, czy CPU nie siada i tak dalej. Możemy w końcu monitorować sam kontroler, żeby sprawdzić, czy nie jest on na tyle obciążony, że ma to impact na cały wynik testu, czyli de facto test jest do wyrzucenia. Jak widzicie, projekt pokazuje nam tutaj response time, czyli
czas, z jakim ten raport się pojawił. Tutaj symuluję kilka raportów Power BI-owych i kilka raportów, tak, to są raporty Power BI-owe z modelem, który jest już zaembedowany, bez łączenia się do źródła Analysis Services. Tutaj widzicie ilość testów na sekundę, średniego czasu testów, ilości błędów, które pojawiają się po stronie serwera. Cały ten ruch jest nagrywany. Po uruchomieniu takiego testu dostajecie bardzo rozbudowany raport z tymi informacjami. I co jest bardzo ważne, każda z historii uruchomienia tego raportu jest przechowywana w bazie danych i możecie do tej bazy sięgnąć, po prostu robiąc takie testy AB, tak, porównując każdy ze scenariuszy pod kątem tego, który był lepszy, jaka konfiguracja powinna zostać. Także bardzo zachęcam do tego projektu. U jednego z klientów już nawet, nie wiem, 7 czy 8 lat temu pozwoliło nam to, koledzy z tego projektu są na sali, pozwoliło nam to zasymulować 500 jednoczesnych użytkowników przy architekturze tam wielu tysięcy użytkowników możliwych, jeżeli chodzi o performance pointa, pamiętacie, było takie narzędzie, reporting services, a także teraz Power BI-a. Dobra, przeklikam. Dobrze. Tak bardzo w skrócie, do tego działa to także na żuru DevOpsach, to znaczy no, oczywiście potrzebujecie Visual Studio, ale te wszystkie dane, cała historia może być przechowywana w chmurze, działa to na VSTS-ie, TFS-ie i tak dalej, czyli ten projekt jest wiele lat już kontynuowany. Niestety Microsoft stwierdził, że konkurencja chyba jest lepsza i nie opłaca im się utrzymywać tego projektu, także Visual Studio 2019, które jest w preview teraz, to jest to ostatni moment, czyli projekt jest deprecated i Microsoft jasno mówi, idźcie do JMetera, Load Impacta i innych narzędzi, które są już sprytniejsze. Jest bardzo dużo projektów komercyjnych, niekomercyjnych, które tylko fokusują się na testach wydajnościowych, no i chyba wiedzą, co robią. Możecie zasymulować tutaj naprawdę bardzo skomplikowane zapytania, wykorzystując to nagrywanie. Tak już wspomniałem, raporty stronicowane, mobilne, KPI, Excel, wszystko to de facto, co jest pod, a, co jest bardzo ważne, online'owego Power BI także, tak? To nie jest tylko fokus na on-premisa. Możecie to wszystko zalogować do bazy SQL-owej, gdziekolwiek, podłączyć do tego, zbudować jakiś model w Power BI, analizować już sobie to w troszeczkę bardziej przejrzystych warunkach i te scenariusze po prostu sobie sprawdzać. O dynamicznej parametryzacji już mówiłem, nie symulowaliśmy w tym środowisku, ale przetestujemy scenariusze różnych przeglądarek. Spodziewam się, że nie będzie to dobrze niestety działało. Ok, przechodząc płynnie od architektury do bezpieczeństwa, dumnie nazwanego bezpieczeństwa, to jest bardzo ważny element i tutaj jest może nie to, że dużo elementów, które kategorycznie zabraniają, nie pozwalają report serwera Power BI generalnie zastosować dużej organizacji, ale trzeba na nie zwracać uwagę. Jeżeli już organizacja zdecydowała się, że przechodzi na chmurę, albo zostaje na on-premie, albo czeka na tą rekomendację tego KNF-u, czy jakiejkolwiek innej organizacji, która zezwala, bo nie zezwala, czy chciałaby być zgodna ze standardami, które są narzucane na przykład na instytucje finansowe, czy na działy finansowe, Sorbinian Oxley, tak, na przykład standardy SOC i Power BI przeszedł, no to będziemy musieli zadać sobie kilka ważnych pytań. Custom Visuale to jest element, który zawsze pokazuję na jakiejkolwiek prezentacji, którą robię przed klientami i pewnie większość firm konsultingowych, które wdrażają Power BI, pokazują Custom Visuale. Jest to po prostu sexy, tak? Jest to otwarcie na zewnątrz środowiska, które de facto może być traktowane jako zamknięte. Ale musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. No, dla dużej organizacji, która ma rozbudowane działy security, to jest potencjalnie niewiadoma, tak? Oni nie pozwolą na niewiadomo, będą musieli zrobić testy penetracyjne, będą musieli sprawdzić ten ruch, podsłuchać go i zobaczyć, co ten deweloper,
To może być każdy z was, to może być pracownik. Co ten deweloper tam zakodował w tym JavaScriptie? No, jest to potencjalnie środowisko, które jest otwarte na jakikolwiek element kodu, który potencjalnie może być niebezpieczny dla infrastruktury, stacji roboczej, który, co ciekawe, też może teoretycznie wysyłać jakieś informacje. To akurat wyszło nam w testach u jednego z klientów. Dział security przejrzał to i zobaczył, kurczę, no, Power BI w ogóle ze światem zewnętrznym się komunikuje, przecież ma być to zamknięta, ma być to zamknięta, zamknięte środowisko. W tym projekcie akurat mieliśmy do czynienia z bardzo ważnymi danymi finansowymi, więc nie może być takiej sytuacji. Po sprawdzeniu tego ruchu, po konsultacji też z Microsoftem, no, zapadła decyzja, że to jest akceptowalne, wytniemy dla bezpieczeństwa to na zewnętrznych firewallach. No ale jest to jakiś element, który potrafi wzbudzić pewien pytania, no co ten Microsoft wysyła, tak? No ma być to on-premisowe, więc nie gadamy z chmurą, no ale kurczę, to jest chmura, tak? To są akurat jakieś endpointy, które analizuję w większości aplikacji Microsoftu. Zgadzacie się na to wszystko, albo nie zgadzacie, instalując Windowsa, analizując, co tam się dzieje. Parametry wydajnościowe, zbierają informacje, taka jest idea przynajmniej, jak ten Power BI chodzi, żeby pomóc Microsoftowi optymalizować go w przyszłości. Da się na całe szczęście to wyłączyć. No, jest to element, który musi być sprawdzony i jest sprawdzany w dużych organizacjach przez dział security. Jak sobie z tym radzić? Na pytaniach klientów, czy możemy to wyłączyć, odpowiadam, no tak, w Power BI-u, w serwisie, w premium możecie, no niestety w report serwerze jeszcze nie. To jak sobie z tym radzić? Ograniczać dostęp do stron internetowych czy Microsoft Store'a, żeby użytkownik sobie nie ściągał tego. To jest na zasadzie blokowania. Publikować to na wydzielonym folderze z ACL-ami dla użytkowników, którzy mogą to publikować. Można podejść do tego inaczej, to znaczy no, zarekomendować kilka custom visuali, które są najbardziej potrzebne, najbardziej sprawdzalne i pozwolić użytkownikom je testować. Microsoft certyfikuje takie custom visuale, stawiając taką, może widzieliście, gwiazdkę przy tych custom visualach na Microsoft Store, no i to jest niby certyfikowane. Kolejna rzecz to są aplikacje mobilne i to okazuje się, że to jest bardzo ważny, moim zdaniem, problem, który wymaga zaangażowania wielu działów IT. Znaczy, aplikacja mobilna od razu powinna kojarzyć się z pewnym brakiem zaufania, czy ograniczonym zaufaniem, które powinniśmy jakoś te ryzyka zmitygować. No w końcu mówimy tutaj o danych na przykład finansowych, sprzedażowych. Jest to wynoszone przez pracownika na zewnątrz, no może nikt nie zajrzy mu przez ramię na te dane, ale może ktoś mu ukradnie telefon, tak? Więc jeżeli to nie jest wewnętrzna infrastruktura, która jest obwarowana szeregiem firewalli, systemów detekcyjnych i tak dalej, no to musimy to też bardzo dobrze sprawdzić, o ile świat radzi sobie z komunikacją, z tą warstwą komunikacji, więc ciężko jest podsłuchać ten ruch, to znaczy nawet wstrzelić się ten man in the middle, tą aplikację mobilną między serwerem. O tyle na przykład pojawiają się takie ryzyka, jak jeżeli skradnę telefon, czy ktoś, kto skradnie mój telefon, będzie mógł zajrzeć do tego obszaru pamięci, do tego jakiegoś tymczasowego modelu, XML-a, czegokolwiek, co jest przechowywane na tym urządzeniu mobilnym i na przykład sprawdzić ten mój raport, te kwoty, które są bardzo ważne. Oczywiście Microsoft, promując urządzenia mobilne, już nie tylko Microsoft, bo Samsung, BlackBerry czy Apple opracowały takie systemy, to są systemy MXM, MDM, Microsoft Mobile Device Management, Mobile Software Management czy Mobile Information Management i da się to ogarnąć, ale Power BI, aplikacja mobilna, no, nie lubi z tym za bardzo współpracować, tak? No, ja zauważyłem, że u wielu klientów oczekiwanie aplikacji mobilnej, raportowej sprowadza się do tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do aplikacji mobilnej, instalujemy sobie to z jakiegoś tam store'u i ta aplikacja mobilna spełnia nasze konkretne, oczekiwane funkcjonalności. Microsoft daje nam aplikację mobilną, której wchodzimy sobie w taki raport lub w taki raport, konfigurujemy połączenia,
mamy taką szerokość i rozpiętość tej możliwości zajrzenia do różnych typów raportów, że to jest za dużo, bo ja bym oczekiwał po jednym kliknięciu konkretne dane biznesowe, tak? Konkretne zestawy KPI-ów. Bardzo skracając, low level security, w czasach OLAP-ów było to może nie łatwiejsze, ale bardziej elastyczne. W dużych organizacjach jest to potrzebne, żeby kontrolować dostęp do tych danych. Tabularze oczywiście mamy role level security, jesteśmy w stanie budować te struktury i zagnieżdżać te relacje, budować te gwiazdy po wymiarach, odcinać te wymiary, a w pewnym momencie może to być bardzo poważny czynnik, który wpływa na wydajność tego modelu. No i zaczynamy dyskutować z biznesem, co jest ważniejsze. Czy możecie uprościć ten model security, czy my musimy postarać się, żeby ten model po prostu szybciej chodzić? I wiele projektów bardzo dużo czasu poświęca na to, żeby zoptymalizować ten model, bo zazwyczaj biznes niestety nie chce się zgodzić na upraszczanie tych modeli. Jeżeli chodzi o rozwój systemu i to, jak takie projekty mogą być organizowane, no ja mam bardzo duży problem, nie tylko ja, jak przejrzałem, nawet przygotowując się do sesji, fora ludzi, którzy piszą o Power BI-u, że no to jeszcze nie, to podejście jeszcze nie jest gotowe na masowy deployment, na wykorzystanie DevOpsowych praktyk, czy jakichkolwiek praktyk. Bardzo dużo jest łapania się prawą ręką za lewe ramię przy budowie tych projektów, o ile jest to jakoś ogarnięte, jeżeli chodzi o analizy services, tabular jakość, to znaczy społecznicy, którzy używają GitHuba, po prostu opracowali to, o tyle połączenie tych dwóch światów Power BI, który musi razem być tworzony z modelem, jeżeli zakładamy, że jest to wizualizacja, no to musi być jakoś skorelowane, tak? No, jeden, dwóch deweloperów sobie poradzi, ale 11 deweloperów, którzy dzielą się jeszcze swoimi rolami, którzy współpracują z analitykami, którzy tworzą te mockupy, przynajmniej i opracowują ideę tych raportów, to jest bardzo duży challenge, żeby to ogarnąć. To jest czas. Czas porównywalny z kosztem licencji, tak? Więc no, jeżeli ogarniemy licencję i uda nam się wyskalować i platformę, to czasami jest bardzo często oszacować czas potrzebny na ten development, z czym mają największy problem oczywiście dostawcy, bo jeżeli to są projekty wewnętrzne, to jakoś to da się, że tak powiem, łatwiej ten koszt schować. W narzędziach Microsoftu brakuje niestety narzędziowego wsparcia tego developmentu. Brakuje praktyk do rozwoju jednoczesnego modelu z Power BI-em. Oczywiście możemy to wersjonować jako pliki na GitHubie, na jakimkolwiek innym systemie, ale jest to karkołomne. Jeżeli ten zespół deweloperski jest szeroki i chcielibyśmy wersjonować każdą konkretną zmianę, mieć możliwość jej wycofania, czy mieć rolę w projekcie osoby, która konsoliduje te zmiany, jest w stanie z pojedynczych obiektów posklejać ten model, i na nieszczęście jest to duży model, no to jest to bardzo duże wyzwanie. Brak możliwości synchronizacji wielu modeli do jednego głównego, to jest kolejny challenge. Nie mówiąc już o tym, że bardzo często miary na przykład budowane są, było szybciej, żeby można to było zeskalować po wielu deweloperach w plikach Power BI-owych, ale przeniesienie tych miar do modelu, jeżeli stwierdzimy, że ta miara jest fajną miarą i chcielibyśmy ją mieć w modelu, no jest wyzwanie. Ja nie widzę wsparcia, może ktoś z Was widzi takie wsparcie, żeby wyciągnąć w fajny sposób tą miarę z pliku Power BI-owego i zeskalować to w modelu zewnętrznym. Jedna rzecz, którą mi brakuje, ja nie znalazłem możliwości supportowanego rozbijania raportu, zakładek raportu Power BI-owego do wielu, co pomogłoby zwiększyć możliwość, szybkość developmentu, czy konsolidacji tego w jeden, jeżeli na przykład chcemy wykorzystać taką przypadłość albo cechę Power BI jak bookmarki i móc nawigować między raportami z poziomu jednego raportu, tak? No, fajnie, jeżeli mamy to w jednym miejscu i musimy dojść do kompromisu. Czy więcej ludzi rozwija ten raport i dajemy 5 deweloperom, analitykom budowę tego raportu, czy skupiamy to w jednym raporcie i chcemy osiągnąć to w tą funkcjonalność? Więc dylematy są dylematy pojawiają się codziennie. Oczywiście Microsoft
pozwolił Power BI-owi na automatyzację i możecie to wykorzystać. Możecie wykorzystać na przykład cały model, Tabular Object Model, który pozwala na programowanie Analyze Services, nie tylko wyklikiwanie. Jesteście w stanie wykorzystać tools, na przykład Report Server Tools, czy API PowerShellowe, czy commandlety PowerShellowe, żeby komunikować i automatyzować publikacje, czy cokolwiek, co jest związane z Power BI-em. Pojawiły się, co jest bardzo fajne, projekty, GitHubowe projekty na, do wsparcia podejścia DevOpsowego. Są to rozszerzenia, graficzne rozszerzenia, które pozwalają wykonać, oprogramować jakąś akcję na Power BI-u i wrzucić to w projekt, w pipeline, w pipeline DevOpsowy. To znaczy, że da się to zrobić, jednak jest to moim zdaniem 1/3 drogi w chwili obecnej, żeby taki proces deweloperski móc oprogramować i oszczędzić na tym czasie, na czasie testów, na czasie, który jest potrzebny na integrację, czy na testowanie tego rozwiązania. To jeszcze nie jest ten moment. Szkoda, że Microsoft tego nie do końca wspiera. Tak jak już mówiłem, woda znajdzie ujście i powstają projekty na GitHubie, ale to jeszcze nie jest chyba to. Słowo o tych narzędziach. DAX Studio, jeżeli programujecie w DAX-ie, bardzo fajne narzędzie, już znane na rynku. Koledzy Ferrari z SQLBI.com, to jest chyba ich narzędzie, z tego co pamiętam, pozwala bardzo fajnie pisać optymalny kod w DAX-ie, testować go i podglądać, co, jak te zapytania są realizowane. Oczywiście to są wszystkie darmowe tule. Co mi się ostatnio bardzo spodobało, to nie jest nowy projekt, ale zaczyna być coraz szerzej wykorzystywany, to jest Biz Normalizer, czyli narzędzie, które jest w stanie Wam manualnie pomóc synchronizować miary czy obiekty w ogóle w modelach tabularycznych i skonsolidować ten model do jednego. Jest tam integracja także z TFS-em, więc jesteście w stanie jakoś manualnie te dane już synchronizować i check-inować do projektu i mieć nad tym przede wszystkim kontrolę. A narzędzie, które mi się ostatnio najbardziej spodobało, część z Was pewnie to już wykorzystuje, bo już słyszałem, że na sesjach także się chwalicie, to jest Tabular Editor. Podejście troszeczkę inne, to znaczy znamy specyfikę Tabular Object Model, wiemy z czego ten model się składa, z jakich elementów tego JSON-a, więc nie łączymy się specjalnie do analizy serwisu, do serwera, nie czekamy na reprocesowanie tych danych, odświeżanie i tak dalej, tylko pracujemy totalnie offline, tworząc sobie ten model, testując go, integrując, czy nawet automatyzując, bo mamy wersję command line'ową, czy jesteśmy w stanie na tym na przykład wspomóc te procesy DevOpsowe. Bardzo fajne narzędzie, z tego co słyszałem, bardzo popularne. Paweł Potasiński mi wczoraj mówił, że słyszał, że to jest to bardzo popularne w Stanach w ogóle, tak? Czyli już troszeczkę odchodzi się od takiego online'owej pracy na modelu, gdy do tych danych nie musimy podglądać na bieżąco, tylko offline'owo, szybciej, sprawniej, a później testujemy to na... Tak, dla mnie osobiście jest to niestabilne, jednak wymaga no, to się wiesza po prostu. Tak. Słuchajcie, odwieczny problem rozwoju platformy. Dlaczego ten Power BI serwisowy tak szybko zadziela, a ten report server tak wolno? Oczywiście każdemu ciśnie się takie stwierdzenie. No przecież jakby ten Microsoft nie opóźniał tego report serwera i tak gonił z tymi feature'ami, no to jak oni by na tej chmurze zarobili, tak? Pewnie coś w tym jest, ale nawet patrząc na roadmapę Microsoftu, ja specjalnie przeszukałem sobie kilka roadmap Microsoftu, jeżeli chodzi o Power BI-a serwisowego, na którego oni mocno puszują i to ma być, to ma stać się narzędziem enterprise'owym, taki jest kierunek. To jest artykuł roadmap Power BI, to jest akurat desktop, ale tak samo wygląda to na report serwera, tak? Wdrożenie september, maj, ten link prowadzi do mniej więcej takiej strony, czyli roadmapa jak dla mnie, osoby, która mogłaby zdecydować, czy to narzędzie ma potencjał mojej organizacji, jest nie mam tej roadmapy, więc czy mogę zaufać? Zostawiam to pytanie Wam. Tak wygląda roadmapa
dla report serwera, jeżeli ten roadmapa, ta roadmapa, mam wrażenie, czasami się tworzy w czasie rzeczywistym. Jeżeli wychodzi już co 4-miesięczny release report serwera, to on zawiera feature. Oczywiście jest tego połowa mniej, opóźnienie tego jest bardzo duże. Nawet sam Microsoft napisał sobie w jednym z artykułów, że dają sobie czas na wdrożenie funkcjonalności do 4 cykli release'owych report serwera, czyli 4 razy 4 miesiące, 16 miesięcy. Taki mają plan, tak ustawiają sobie w tym backlogu, tworząc te sprinty. Przynajmniej ja to tak interpretuję. To taniej do przewidzenia. No, rozmowach z klientem, no, kiedy to będzie, no będzie, nie wiemy, tak? No, tak wygląda roadmapa Power BI. Jest bardzo detaliczna, tak? Z informacją, czy to będzie już wdrożone, czy to będzie dopiero wyspecyfikowane. Push jest ewidentnie w jedną stronę, taka zabawa, tak? Bazując na ostatnim, nie tylko na ostatnim projekcie, to jest bardzo ważna rzecz, której powinniście być świadomi, bo to jest coś, czego też nie rozumiem. O ile Power BI serwisowy bardzo fajnie osadza się w zewnętrznych aplikacjach, więc jesteście w stanie wybudować aplikację w SharePoint, dotnecie czymkolwiek i wklejać te raporty Power BI-owe, wstrzykiwać je, żeby ta aplikacja wyglądała świetnie. Można tym świetnie sterować, nawet nie wykorzystując usługi Power BI Embedded z Azure'a. Jeżeli mówimy o infrastrukturze on-premisowej, no okej, no mamy przycisk Embed True, który pozwala nam wstrzykiwać ten kod w SharePoint, w jakąkolwiek stronę, na przykład ASP.NET-ową. O ile ogarnięcie czy chowanie belek parametrów, belek wyboru zakładki, żeby to wyglądało transparentnie, przezroczyście w tej aplikacji, no jest strasznie karkołomne i no Microsoft rozkłada ręce, czytałem fora i oni nie mają tego w backlogu, nie myślą o tym. Takie mniej więcej komentarze padają product managerów na jakiekolwiek zapytania użytkowników, że czy ten feature w ogóle się pojawi. Nie wiem, ile mam czasu. Tak to wygląda. Prowadzi to do tworzenia się różnego typu obejść. Niestety nie jesteśmy w stanie wykorzystać w takim programowaniu obiektów JavaScriptowych Power BI-a i opanować je, wyłączyć, opóźnić i tak dalej. Power BI na to w chwili obecnej nie pozwala. Jest to zabezpieczone, więc wydawałoby się, że jeżeli jesteśmy w stanie sterować przeglądarką JavaScriptem, to jesteśmy w stanie nałożyć się na tą warstwę Power BI-ową. Jest to zabezpieczone. W chwili obecnej Microsoft nie pozwala na to. Tworzą się takie koncepcje, jak na przykład, no jeżeli coś jest widać, jakąś belkę, no to co? To zasłońmy ją czymś, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie przechwycić kolor, czy doprecyzować, ustalić kolor raportu, no to jeżeli wygenerujemy w CSS-ie jakiś prostokąt i odpowiednio nakierujemy na tą belkę, no to użytkownik nie powinien się poznać, że to jest raport w Power BI-u i ta belka tam nam przeszkadza. Ona przeszkadza, tak? No i powstają takie koncepty. Co ciekawe, wielu klientów to stosuje, bo przetestowali, stwierdzili, że to jest jakiś sposób, nauczyli się z tego korzystać. No ale to jest bez sensu. Power BI serwisowym jesteście w stanie bardzo dokładnie tym sterować. Odsyłam do, jeżeli chcielibyście osadzać Power BI w swoich rozwiązaniach, odsyłam do tego artykułu, gdzie pokazane jest bardzo proste demo, jak to zrobić. Zastanawiałem się ostatnio nad strategią, zastanawiałem się nad strategią rozwoju od iluś tam lat, jak ten Power BI powinien być wdrażany w tych organizacjach, żeby to było jasne, przejrzyste. No i można by pewnie książkę pisać na to. Można by zrobić firmę konsultingową, która będzie tylko tym firmom opowiadała, czy Power BI, czy ta rewolucja w raportowaniu, czy przejście na tę eksplorację powinno być wdrażane od dołu, czyli self-serwisowo. Kupujemy 1000 licencji, feel free, rządźcie sobie IT biznesie, róbcie te modele. Przecież centralny model, jedno źródło prawdy, już jest passé, self-service, macie źródła, klejcie. Czy może z drugiej strony duże organizacje,
które mają tą inercję centralną, ta inercja jest wokół jednak działów IT, jeżeli chodzi o innowacje, mówią, no to jak zwykle, jak 20 lat temu, tak jak wdrażaliśmy SAP-a centralnie, z przygotowaniem, z dwuletnim projektem, będziemy wdrażać Power BI-a i wam to udostępnimy, a co gorsza, na przykład będziemy robili raporty w Power BI-u, takie są też podejścia. Ja nie wiem, które podejście jest najlepsze. Pewnie jak zwykle coś po środku. Dla mnie, patrząc na te projekty i rozmawiając z klientami, najważniejsze jest, jak wy to robicie. Czy podejście jest takie, na zasadzie wdrażamy kolejny system, to jest zespół projektowy, to jest nowa technologia, oprogramujcie to, zróbcie replacement starego systemu. Czasami to nie działa. Czy może podejście, które bardzo mi się podoba i już obserwuję w wielu firmach, że to się pojawia, to są bardzo świadome wdrożenia, nawet sterowane przez IT. To znaczy ewangelizujemy. To jest podejście, które de facto Microsoft stworzył ileś tam lat temu. Było to na początku na prezentacjach Microsoftu, później zaczęło to pączkować w organizacjach. To znaczy ewangelizujemy tych użytkowników, ewangelizujemy same IT, zasiewamy tą wiedzę w organizacji, trenujemy, szkolimy na bardzo podstawowy sposób i obserwujemy, co się będzie działo. Siejemy i czekamy, kiedy te listki, kiedy te łodyżki zaczną powstawać. One będą powstawać punktowo, znaczy ludzie w działach analitycznych, do których ten Power BI teoretycznie powinien być kierowany, oni będą podchodzili do tego jak do zmiany, jak pokazał to Michał Żeliński, tak? To będzie opór, będzie kręcenie, ale te osoby, które przyjmą to i zafascynują, duże słowo, będą chciały z tego skorzystać, one będą widoczne w tych organizacjach i ta organizacja, nawet dział IT, nawet ten innovation manager, który chce tą zmianę wprowadzić, on powinien wybierać te osoby i namaszczać je, żeby one były w swoich działach biznesowych takimi osobami, które szerzą tą wiarę, tak, ewangelizują. I w takim podejściu jest możliwe sterowanie tego, czy to od strony architektury, czy procesu wdrożenia przez IT, tak? I wtedy sprowadza się to do fajnej, powinna być to kooperacja działu IT z biznesem, która pozwoli zbudować standardy architektoniczne, która wróci do koncepcji, że jednak to jedno źródło prawdy jest potrzebne i to nie będzie Power BI, który po prostu zaleje i z Excel Hell stworzymy Power BI Hell, tylko powstanie te kilka modeli, na którym IT będzie miało władzę. Niestety Microsoft także nie wspiera w powstawaniu w tym flole, gdyż nie ma zestandaryzowanego, unarzędziowanego podejścia do zbudowania takiego kontrolowalnego governance'u od koncepcji biznesowej i modelu nawet niesprawnego do zeskalowania go przez IT i kontrolowania, żeby te dane były jednak, żeby te miary były wspólne, żeby to miało sens. Jednym z takich narzędzi, to jest nisza na rynku, więc nisza zawsze znajdzie jakieś, nisza wypełni Pyramid Analytics, nie wiem, czy kojarzycie. To jest narzędzie, które moim zdaniem próbowało to zrobić, ale nie śledzę tego narzędzia. Słuchajcie, bardzo szybko podsumowując, bo czas leci, a ja się rozgadałem. Moim zdaniem ważne jest, to nie jest nic nowego, dostosowanie tej architektury do potrzeb organizacji. Ja nie chcę robić, nie rekomenduję robienia self-serwisu, bo jest to modne w dużych organizacjach, bo duża organizacja tego nie przyjmie, bo będzie się bała, bo do tej pory tak było, że to wszystko było sterowane centralnie, bo nie chcemy na zebraniach mieć trzech kwot sprzedaży, bo to niestety powoduje to, że ten prezes zacznie się zastanawiać, to co wy robicie, ludzie. I ja bym zmierzał zawsze do hybrydy. Z której strony będziemy zaczynać, czy centralnie od IT, jeżeli to jest mądre, czy od self-serwisu, to jest dalej ok, pod warunkiem, że gdzieś to się spotka i ten dział IT będzie z tym działem biznesowym działał. Parafrazując klasyka, no ważne jest, jak zaczynamy ten projekt, nie tylko jak go kończymy, bo może się nie skończyć, albo kończy się dużym kosztem, czyli zestawienie tego procesu, nawet nie idealnego, ale założenie, że będziemy ten backlog technologiczny, ten backlog, ten
ten dług technologiczny czy dług procesowy naprawiać, żeby projekt zaskoczył i zaczął być widoczny w organizacji, żeby ktoś widział, że jest wokół tego projektu, że jesteśmy w stanie zbudować fajne rozwiązanie biznesowe wokół tego projektu, żeby była kasa na kolejne release'y, na kolejne sprinty, no musimy jakoś zacząć, tak? Przygotowywanie się pół roku do projektu nie ma sensu. Zacznijmy od czegokolwiek. Na początku zrobimy sobie dług technologiczny, to znaczy, no niekoniecznie będziemy robić to wszystko idealnie, może te miary będą, może ich będzie za dużo, może będą nieidealne, ale zbudujemy świadomość w zespole, i jesteśmy w stanie, i to widzę już w kolejnych projektach, zbudować taką, tak ten biznes uspokoić, de facto decydentów, którzy chcą zaistnieć takimi innowacyjnymi projektami, bo nie łudźmy się, to jest bardzo ważny czynnik w takich korporacjach, które pchają tą zmianę, że ten dług technologiczny, te może nieidealne rozwiązania zostaną w pewnym momencie zastopowane i wyprostowane spokojnie w tle, w sprintach technicznych, ale to, że pozwalamy sobie na eksperymentowanie i uczenie zespołu deweloperów, analityków czy użytkowników biznesowych, że to jest inne podejście, nie przenoszenie z Pixel Perfect raportu Reporting Services na Power BI, a tylko jest tam inny cel, cel tego Power BI jest inny, to musi ewaluować. To nie jest kwestia prezentacji firmy konsultingowej czy szefa działu BI, ale bądźmy świadomi tego długu technologicznego, że kiedyś trzeba go rozwiązać i nie może on być rozwiązany za dwa lata, bo narośnie tyle roboty wokół tych raportów, te budele tak się zbudują, że ciężko będzie się już z tego wycofać i ten projekt będzie po prostu był w pewnym momencie tylko reanimowany. A ciężko się przyznać, że takie super innowacyjne podejście, które promuje wielki high-tech jak Microsoft, no jest złym podejściem, tak? Moim zdaniem z report serwerem część klientów może czuć się pozostawiona samymi sobie, bo jest to nieprzewidywalne. Jeżeli byłoby to przewidywalne, to jesteśmy w stanie jakoś to w roadmapie wewnętrznej, organizacyjnej ułożyć sobie i wiedzieć, kiedy to przyjdzie. Jeżeli to jest organizacja, która jest w stanie w miarę dynamicznie adoptować te zmiany, nowe feature'y, to sobie z tym poradzi. Duże organizacje bardzo często nie są w stanie szybko zaadoptować, więc nawet jeżeli pojawi nam się ta zmiana za 3 miesiące, ona wejdzie do tego szerokiego setu feature'ów, ten dział rozwojowy nie wykorzysta tego tak szybko. Szczerze nie wiem, kto wykorzystuje, adoptuje zmiany funkcjonalne w Power BI serwisowym. Dla mnie to tempo jest za duże, ja tego nie... Słucham? To myślę, że oni sami się gubią, wiesz. Ja nie nadążam czytać artykułów o tych feature'ach, a co mówiąc... ja wyczuwam tutaj po prostu ewidentną pogoń głównych vendorów, Klika, Tableau i udowodnianie sobie, co jest lepsze. Ciężko dyskutować i walczyć, to jest postępem technologicznym. Widzieliśmy, Michał to prezentował. Tak to będzie wyglądało, tak? No, żaden opór tutaj moim zdaniem nie pomoże. Ważne jest moim zdaniem, żeby robić to z głową, bo to jest świetna technologia, świetne podejście i moim zdaniem niech żałują wszystkie firmy, które w dobrym momencie nie wpadły na to, jak SAP, Oracle i tak dalej, tak? Ich czas w tym modelu raportowym, w tym świecie analityki już moim zdaniem może nie przeminął, ale już są bardzo, bardzo do tyłu, więc świetny ruch zrobił Microsoft, że pogonił za tym Klikiem i przegonił, także dziękuję bardzo za posłuchanie tych moich filozofii. No i zapraszam na też...